Odwiedzając kopiec Kościuszki w Racławicach, zatrzymaliśmy się w sąsiednich Janowiczkach, które były w centrum rozgrywającej się pod Racławicami bitwy. Auto zostawiliśmy na przydrożnym parkingu w pobliżu willi Walerego Sławka, dwukrotnego premiera oraz marszałka Sejmu RP, bliskiego współpracownika i przyjaciela naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Willa jest zamieszkała, więc oglądaliśmy ją tylko z zewnątrz. Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego Walery Sławek tracił stopniowo wpływy polityczne i w kwietniu 1939 roku popełnił samobójstwo. Nieopodal willi, na terenie, gdzie toczyła się walka, w 200. rocznicę bitwy wzniesiono pomnik ku chwale Bartosza Głowackiego, jednego z jej wielkich bohaterów. Bartosz Głowacki, biorąc udział w ataku Kosynierów na baterie armat rosyjskich pod Racławicami, jako pierwszy zdobył jedno z dział, przyczyniając się tym walnie do polskiego zwycięstwa. Bartosz Głowacki zmarł w czerwcu 1794 roku w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Szczekocinami. Matko Polsko, żyj! Jezus Maria, bij! Hu-ha! Krew gra, duch gra! Hu-ha! Matko Polsko, żyj! Jezus Maria, bij! Naszym braciom dopomagaj, nieprzyjaciół naszych zmagaj! Hu-ha! Wiatr gra! Rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z kwietnia 2004 roku teren bitwy pod Racławicami został uznany za pomnik historii i tak przedstawia się dzisiaj. Na zdjęciach mogiła Kosynierów w Dziemierzycach oraz chorągiew krakowska z czasów insurekcji. Dalej obrazy bitwy pod Racławicami w oczach Aleksandra Orłowskiego i Jana Matyka. Na dobrze zadbanym dawnym polu bitwy w okolicy pomnika Bartosza Głowackiego brakuje niestety drogowskazów i informacji dotyczących kopca usypanego w dowód uznania i pamięci dla głównego reżysera i zwycięzcy bitwy, to jest Tadeusza Kościuszki. Albowiem w dniu 15 października 1917 roku, to jest 100. rocznicę śmierci naczelnika, podczas wielkiej manifestacji niepodległościowej w Racławicach podjęto uchwałę o usypaniu kopca upamiętniającego wielki zryw narodu o odzyskanie niepodległości. Kopiec zaczęto sypać na wzgórzach Zamczysko w Janowiczkach koło Racławic latem 1926 roku. Prace trwały do roku 1934. Kopiec ma wysokość 10 metrów.
się surmy i wokół rozejrzeć mi już grom. Tę ciemną noc czarną, a czasem pochmurną, ułani znów siądą na koń. Hej, 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 hej. Dziś kopiec jest bardzo zaniedbany, a widok z jego wierzchołka na dawne tereny walk ograniczył rozrastający się las. To wielka szkoda. Zapraszam do oglądania kolejnego filmu z serii Kopce Pamięci Narodowej.